Isn't that your opponents? Knew you better, that they did their homework well after the first game. And that's why you didn't show your best on the pitch. And my question is, are you not afraid that against Trabzon could be possible? Could be similar, sorry. Yes, it could be similar against Trabzon. I don't think it was a tactical thing because I'm sure Lokeren were prepared when they played us the first time. The game at home to Lokeren was quite similar, actually. Not as open because Lokeren scored early, but we scored late and it was a very, very close game for a long, long time. So I think tactically both teams knew each other quite well. They played their way of football. We were trying to play ours. I don't think that was the reason for us not playing to our best level. But there's no doubt we were not near what we can do. And if you're only 90%, then you will lose. Then you are half a meter away from winning the ball. You misplace the passes. You don't have the quality what you need. You react a little bit slower. You're not 100%. And that was a little bit too much for us in this game. We need our team. We need to be 100% for us to win in Europe. We did it against Trabzonspor and Metalist because the team and the players and everybody were 100%. In this game, it was not the case and we lost. And we did not play well. You can lose if you play well, but in this game, we didn't play well. And that was a disappointment because you would like to think that you can play close to your best level all the times. And this was a big game for us. We know if we won this game, we would have won the group, which might give us a big advantage to play a second team from Europa League of the group rather than a team in the first position. We still have a chance to win the group. We can against Trabzonspor, but they are better now. They're still a good, very good team, and even better now after the change. And that will be tough, but we still have a possibility playing at home, and the draw is enough. But the level we played at yesterday was not the level this team should be playing at, and that was the most disappointing because they can be better than this, and it's no fun when we're not able to get to that level. Pytanie dotyczyło wczorajszego meczu i najbliższej konfrontacji z drużyną Trabzonsporu. Czy Lokeren okazało się drużyną, która odrobiła tę pracę domową, poznała nas bardziej i dlatego przegraliśmy? Trener powiedział, że czy to podobny problem będzie z drużyną z Trabzonsporu. Trener powiedział, że rzeczywiście może być podobnie, natomiast nie sądzi, żeby to taktyka zadecydowała o tym, że wczoraj przegraliśmy, ponieważ ostatnim razem drużyna Lokeren również była świetnie przygotowana i te mecze naprawdę były do siebie bardzo podobne. Nie była to tak otwarta gra. My zdobyliśmy tę bramkę trochę później niż drużyna z Lokeren. Nie ma wątpliwości na pewno, że nie zagraliśmy na miarę naszych możliwości, nie zagraliśmy na 100% naszych możliwości, a zawsze musimy być stuprocentowo pewni, stuprocentowo przygotowani, by wygrywać mecze w europejskich pucharach. Wygraliśmy mecze z Metalistem, wygraliśmy mecz z Trabzonsporem, ponieważ zagraliśmy 100% naszych możliwości. Największym rozczarowaniem było to, nie tyle, że przegraliśmy, ale że zagraliśmy po prostu bardzo złe spotkanie. I czasem jest tak, że można się świetnie zaprezentować
i przegrać, natomiast my nie tylko przegraliśmy, ale zagraliśmy źle. To spotkanie było dla nas bardzo ważne, ponieważ wygrana dawała nam pierwsze miejsce w grupie i tą przewagę rozstawienia w kolejnej rundzie. Natomiast oczywiście stale mamy szansę, by zająć te pierwsze miejsce w grupie. Drużyna z Trabzonsporu niestety prezentuje się teraz coraz lepiej, może miała na to wpływ zmiana, chodziło tutaj o zmianę trenera. Remis wystarczy nam do tego, żeby zająć te pierwsze miejsce w grupie. Natomiast musimy zaprezentować inny poziom. Ten poziom, który zaprezentowaliśmy, nie jest zgodny naszej drużyny i to było największe rozczarowanie. Prosimy o kolejne pytanie. Hi coach. The match against Cracovia is going to be the first one that we play on Monday this season. And I've got a question for you. Does it make any difference to you if you play on Friday before you know the results of other games, and on Monday when your game is the last one and you know every other result? I don't know. Because it made a difference to one coach 2 years ago. That's why I'm asking. Okay, I don't know. I would like to think that this should not affect our performances. If you play on Friday, we should do everything we can to win. If you play on Monday, irrespective of what other teams do, what we do is the most important. If other teams around us lose, it should give us added confidence and boost. If other teams around us win, it should give us extra determination to make sure we win. So for me, it's doesn't matter which day of the week we play, we just have to make sure we play to our standards and perform better than we did against Lokeren. Czy różnicę robi fakt, że zagramy ten mecz w poniedziałek? Jest to pierwszy raz w tym sezonie, kiedy gramy mecz właśnie w poniedziałek. I czy jest jakaś różnica, kiedy rozgrywamy spotkanie przed innymi drużynami, czy właśnie już po wszystkich meczach, kiedy znamy rezultaty? Ponieważ 2 lata temu jeden trener miał na ten temat konkretne zdanie. Ale trener tak naprawdę powiedział, że nie ma różnicy, czy gramy przed innymi meczami, czy już po wszystkich meczach. Nie powinno mieć to kompletnie żadnego wpływu na rezultat. Najważniejsze, żeby skupić się przede wszystkim na sobie. Można to różnie postrzegać, jeżeli wszystkie drużyny, które z nami rywalizują, przegrają, no to powinno nam to dodać jeszcze pewności siebie, natomiast jeżeli wygrają, no to determinację i też, żeby ten mecz nasz wygrać. Najważniejsze, żeby przede wszystkim utrzymać nasze standardy. Nie tak, jak to było właśnie wczoraj. Mateusz Majak, Polsat Sport. Hello, coach. I'd like to ask about one of your players, Michał Żyro. What do you think about possibility of losing him in the winter? And did anyone from the club talk to you about the chance of selling him to another club? Well, there has been so many speculations in the media that, of course, everybody has been thinking, is he going to leave or not? But he's a Lega player, he's got contract here. I don't think the club has any concrete offers from anybody at the moment. That is all I need to know. That is all Shiro needs to know. And in the meantime, we are doing everything we can to be the best we can be, the team, Shiro, and everybody. Then we will see what's happened in the future. You know, I think in general view, players who leave Lega from where we are now, the position as a club and a team, playing in Europe, doing well in our own league, if you leave Lega, it should be for a good club. A club where you have the coach that will buy you, will know where you want to play, and he will play you, and you will be vital to the team that you will get to. Not just go away from Poland like so many other kids has done before for not much money for these European teams. End up on the bench or in the stand and not play football for 2 years and
and then start your career again, all again. So I think it's very, very important for players, the timing, when they go, which club they go to, the agent or the manager, as you call them, have a big important role to play, because the advices they give to them, they has to be the right ones. I've been in a position myself when I changed clubs, and I was lucky because I changed to the right clubs at the right times. I went from a small Norwegian club to a medium English club to a bigger English club to a smaller English club to a Scottish club, and I did not go from this step to the giant step. I had thick steps that was always achievable to be able to play, and that is why I was able to have a playing career like I did. If I made the step from one Norwegian club to a big club and being on the bench for 2 years, there's no way I would play the games and could have played at the level I did. So it's so important that they find the right clubs, and of course there are always in different interests with the players, the agents, the clubs. And now with this new rules for agents coming up in the spring, you know, this transfer window can be crazy. And you all see already now with all the rumors going around, every agent in the world were desperate to sell players because they know the contracts in spring are going to be finished. So they will do everything they can, because now they have the players, to sell them everywhere, just to make sure we can get the deal. So it will be difficult times, and times that the players and the clubs and also the agent make sure they have to handle the best possible way, because the players and the clubs has to do what is right for them to make the right decisions, and especially for the players who are going, because there are so many examples of Polish players who's left and not been able to play. And we don't want that to happen to our players. We want them, when they leave here, they should be good enough to go in and play regular at a higher level than they're doing now, in a better league. And if they can do that, best, well done, super. We wish you all the best in the world. But they should be ready before they go. Pytanie dotyczyło Michała Żyra i wszystkich spekulacji dotyczących jego transferu. Trener przyznał, że rzeczywiście w ostatnim czasie było mnóstwo plotek i właśnie spekulacji, przede wszystkim w mediach. Wszyscy zaczęli się zastanawiać, gdzie Michał Żyra może być sprzedany. W tym momencie jest przede wszystkim zawodnikiem Legii Warszawa, ma ważny kontrakt. W tej chwili nie ma jakichś konkretnych ofert i to jest wszystko, co ja i Michał Żyro tak naprawdę musimy wiedzieć. Drużyna, Michał, wszyscy muszą przygotowywać się regularnie do rozgrywek i skupiać się na grze. Zobaczymy, co pokaże przyszłość. To, jak wygląda sytuacja wszystkich transferów, musimy być przede wszystkim pewni, że jeżeli Michał opuściłby nasz klub, to na pewno do klubu lepszego. Legia teraz prezentuje świetny poziom, gra w europejskich pucharach, stale się rozwija, więc to byłby odpowiedni krok dla takiego zawodnika. Nie chcemy, żeby doszło do sytuacji, jak to miało miejsce wiele razy w ostatnim czasie, jeśli chodzi o młodych zawodników, że zależy im na tym, żeby po prostu wyjechać za granicę. Potem powstaje problem, ponieważ zawodnik siedzi na ławce, siedzi na trybunach, nie gra, potem musi w pewien sposób reaktywować swoją karierę. Tutaj trener powiedział, że najważniejsze jest to wyczucie czasu. Opowiedział o swojej karierze, o tym, że menedżerowie przede wszystkim muszą udźwignąć tę odpowiedzialność i dawać zawodnikom dobre rady. Trener powiedział, że był szczęściarzem, ponieważ jego kariera przebiegała w odpowiedni sposób. Z małego norweskiego klubu udał się do małego klubu angielskiego, potem do wielkiego klubu angielskiego, wrócił do mniejszego klubu angielskiego.
potem przeszedł do Ligi Szkockiej. Były to odpowiednie kroki. Jeżeli natomiast przeszedłby z tego norweskiego klubu od razu do wielkiego angielskiego, być może wylądowałby na ławce i ta kariera nie przebiegłaby w taki sposób, jak to miało miejsce i nie odniósłby tyle sukcesów. To okienko naprawdę może być bardzo szalone. Wielu zawodnikom będą kończyć się kontrakty, więc agenci zrobią wszystko, żeby dobić jak najlepszego interesu i żeby sprzedać tych zawodników bardzo korzystnie. Muszą udźwignąć ten ciężar i tę odpowiedzialność. Najważniejsze, żeby podejmować po prostu właściwe decyzje. Wielu piłkarzy niestety zostało skrzywdzonych. My nie chcemy, żeby przytrafiło się to naszym zawodnikom. Przede wszystkim muszą w tych drużynach, do których się udadzą, grać i być na taki transfer w pełni gotowi. So I'd like to continue this topic because this week in one interview you said that Michał is not ready for the transfer. Why? Well, I think depending on where he's going to go, but if he's going to play regular in the top five league, I think it will be more of a gamble than what it maybe should be. I think he has the potential to go and play, but the guarantees and the certainties of match time and playing regular all the time in a big league, in a big club, is not as good as it can be if he'd played here longer and been more consistent. Because he showed his top quality, his great talent, and if he's going now is because the clubs are buying a talent, a very very good talent, super talent, but they're not buying the finished article, and I believe that we as a club and as a staff and as a team should be able to develop players who, when they leave Legia, are good enough and have the quality and the consistency to play regular in higher leagues when they go. That is our goal and that should be the goal, and that's why and Shiro is not at that moment yet. Yes, the talent is there, is super, and if club's gonna buy him in January, they will buy a very talented player with a big, big future, but not the finished article yet. So it's that's why I think it could be good for Shiro to develop more, to be sure that when he leaves, he will go to a club that will has a set role for him, where he can go straight in and play, and he can continue to develop in a higher and a better league, instead of ending up in situations like so many other Polish young talented Polish players has been doing, when they leave this country too early to other big clubs and they end up not playing, and 2 years later they have to come back or start somewhere else which is not at a better level than when they came from. Trener powiedział w jednym z ostatnich wywiadów, że Michał nie jest jeszcze gotowy na transfer. Trener powiedział, że chodziło mu o to, że jeżeli Michał miałby odejść do jednej z tych pięciu topowych lig, byłoby to ogromne wyzwanie i nie ma pewności, że Michał mógłby od razu wejść i grać. Ten zawodnik ma naprawdę ogromny potencjał. Jest to zawodnik niezwykle utalentowany. Wielokrotnie pokazywał już swoją jakość, pokazywał właśnie swój talent. Te wielkie kluby kupują utalentowane talenty, a nie, tutaj trener powiedział metaforę, skończone produkty. My jako klub, sztab czujemy się odpowiedzialni, żeby rozwijać zawodników, i jeżeli miałby już on odejść do innej ligi, musiałby być gotowy, musiałby regularnie grać na tym wysokim poziomie. I trener uważa, że jeżeli chodzi o Michała, to jeszcze nie jest ten moment, że jest to jeszcze ten talent i zimą byłby sprzedany właśnie jeszcze jako ten talent, a nie skończony produkt, jako talent oczywiście z wielką przyszłością. Dlatego trener uważa, że może jeszcze lepiej dla niego by było, żeby zostać i jeszcze się rozwijać.
nie tak jak to miało miejsce wcześniej z kilkoma zawodnikami, którzy nie odnaleźli się w nowych klubach, musieli wracać po dwóch latach do naszej ligi czy do innych lig i zaczynać wszystko od początku. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.